Witajcie. I tak na samym wstępie chciałbym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to zaufanie, za wszystkie ciepłe słowa w komentarzach. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. W ostatnim czasie właśnie pojawiła się lawina wręcz takich pozytywnych komentarzy. Tych negatywnych po prostu nie biorę pod uwagę, ale tak jak mówiłem na swoim poprzednim filmie, że to właśnie mnie motywuje, to daje mi taki impuls do działania, dlatego po prostu jestem tutaj, nagrywam dla Was filmy. Nie jestem też żadnym autorytetem ani w dziedzinie ogrodnictwa, rolnictwa, kulinariów, czy jeszcze tutaj w dziedzinie budowlanki, bo też się połamam tym i też teraz sporadycznie też zdarza mi się. Nie jestem żadnym autorytetem, ale lubię to robić. Robię to z pasją, robię to z przekonaniem, że można to zrobić bardzo dobrze, tak żeby obie strony były zadowolone. I dzisiaj chciałbym Wam dzisiaj zaproponować przepis na piernik bez miodu. To jest przepis mojej mamy, której niestety nie udało mi się zaprosić do nagrania tego odcinka. Mama jest również bardzo skromną osobą, chyba mam to po niej, więc nie udało mi się jej zaprosić do nagrania tego odcinka. Ale mamo, pozdrawiam Cię, jeżeli oglądasz, to pozdrawiam Cię i dziękuję Ci za tą motywację, mobilizację do zrobienia właśnie tego przepisu. Właśnie tu jeszcze tak wspomnę dwoma zdaniami na temat historii tego przepisu, ponieważ mama gdzieś ten przepis po prostu znalazła w jakimś czasopiśmie kulinarnym. Pronumerowała czy kupowała w latach 70. jakieś takie czasopismo, no i właśnie tam znalazła ten przepis. Przez wiele lat korzystała z niego. No ale jak to z takimi przepisami bywa, no zagląda się gdzieś do tej ściągawki, gdzieś mamy to spisane, to było w tym czasopiśmie, no i zapodziałaj się. Gdzieś ta gazeta i po prostu przez wiele lat nie mogła korzystać, a chyba polubiła ten przepis, polubiła to ciasto. Ale okazało się, że jej koleżanka miała dokładnie tą samą gazetę z tym właśnie przepisem, także mogła sobie mama spisać. No i oto właśnie dzisiaj jest. No i tak słuchajcie, składniki jakie. No mam nadzieję, że tutaj czegoś nie pomylę. Mam ściągawkę, jakby coś mam ściągawkę, więc będę mógł sobie zajrzeć. I tak, dwie szklanki mąki. Mąki pszennej, ja mam już ją przesianą, przesiałam sobie przez sitko. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia, skoro już jestem, także tutaj mogę od razu sobie ten proszek do pieczenia wsypać do mąki. Dobrze jest właśnie wymieszać z mąką, żeby później nie było żadnych niespodzianek podczas kręcenia ciasta. Także dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Łyżeczka kakao. Łyżeczka kakao będzie potrzebna. Łyżeczka cynamonu, o ile dobrze pamiętam. To wszystkie składniki podam później w opisie. Pół szklanki oleju. 30 gramów, 300 gramów dżemu porzeczkowego, z czarnej porzeczki. Chyba wszystko. Aha, 4 jajka i jeszcze będzie szklanka mleka. Jeszcze będzie szklanka mleka. Aha, słuchajcie, jeszcze cukier. Cukier, ale to cukier to będę musiał zajrzeć do ściągawki. Mam tutaj ściągawkę, bo akurat nie zapamiętałem cukru, pół szklanki oleju, jest tutaj wszystko, mam 4 jajka. O, nie ma cukru. Właśnie tu chyba muszę iść do mamy i sprostować ten przepis. Także za chwilę wracam. Jestem, okazuje się, że mama nie zapomniała dopisać szklanka cukru, więc to wszystko będzie. Więc no, tutaj ja przygotowałem wszystkie składniki według przepisu. Więc to nie moja wina, więc szkoda, że mamy właśnie nie ma, to mógłbym się po prostu tutaj posiłkować poradą z jej strony. Dobra, ja się biorę sobie, nie mam niestety makutry, więc będę musiał korzystać z garnek, w którym będę wbijał jajka, dodam sobie cukier, dodam po kolei te składniki i będę to wszystko mieszał, także no pewnie się włączę w trakcie, ale tak jak zawsze mówię, nie pokazuję, jak wbijam jajka, bo to jest takie zajęcie, którego wolałbym nie pokazywać. Witajcie ponownie. Mieszam już jajeczka z cukrem. I teraz zastanawiam się, co po kolei dodać. Chyba dodam cynamon, łyżeczkę, żeby to już można było wymieszać. Proszek już mam dodany. A jak czuć, jak pachnie cynamonem. No i dodamy jeszcze łyżeczkę kakao. O, a nie ma co żałować. Niech będzie.
No i oczywiście muszę Wam tutaj powiedzieć, że miałem rację, żeby nie pokazywać Wam, jak wbijam jajeczka. No oczywiście rozlałem, coś mi tu spłynęło. Oczywiście skorupki mi wpadły. No, że wiem, co robię, żeby Wam nie pokazać na wizji. No niestety, czasami tak bywa. Dobra. No, zaczyna to ładnie wyglądać, pachnąć. Dobra, więc teraz będziemy chyba... Nie wiem, kompletnie nie wiem, w jakiej kolejności to wszystko zrobić. Ja robię to pierwszy raz. Że nie wiem, mama będzie oglądać, to powie, że mogę to inaczej zrobić, ale nie chciała mi wytłumaczyć. O, jak to pięknie wygląda. A zobaczcie, jaki kolor. Pamiętam, kiedyś takie ciasta były gotowe w proszku. I właśnie taką konsystencję miało, jak się zaczęło to rozrabiać. No, tak mi przypomina właśnie to ciasto gotowe. A powolutku sobie tutaj będę rzucał. I może jeszcze to, bo tu jest na wierzchu proszek, żeby to się ładnie nam rozprowadziło. No, i już zaczyna gęstnieć. Dobra, żebym nie zapomniał. O, a jeszcze mleko, więc spokojnie. Dobra, to coś trzeba będzie... Aha, to wsypiemy to, żeby mieć szklankę na olej. Wleję od razu pół szklanki oleju, żeby nie zapomnieć. Oleje się powolutku. Ciekawe, czy można by było to masłem zastąpić. Ja wiem, będę musiał zrobić doświadczenie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. A już postanowiłem, że sobie troszeczkę zmodyfikuję ten przepis. O! No, już rozrabiam. Dobra, teraz myślę, że czas na... Pewnie ktoś mi napisze, że w złej kolejności. No chętnie właśnie się dowiem, jak powinno się to robić. Może trzeba było jajka najpierw zmieszać z olejem. Nie wiem. Aby się połączyło, to jest najważniejsze, żeby jakiś efekt był. No. Może wleję teraz mleko. No. Ale naraz sypywałem. No ja to potrafię. No pewne rzeczy mi wychodzą, a pewne rzeczy, tak jak to, tak mi dobrze wychodzi, słuchajcie. No, włosy mi też dobrze wyszły, dlatego zakładam też czasami pytania, dlaczego czepek zakładam, skoro ja już mam niewiele włosów. No właśnie dlatego, że mi wychodzą. Żeby nie było z wkładką. Także tutaj. Zresztą ja powiem szczerze, że kiedyś, gdy więcej gotowałem, właśnie taki ubiór był na porządku dziennym. Miałem inny fartuszek. Kiedyś dostałem taki fartuszek. Taka gruba folia, taką lamelką było przyty. Normalny fartuszek, fajny, elegancki. Nie brudził się. Można było łatwo go utrzymać w czystości. Nie trzeba było go prać, ewentualnie gdzieś tam przy ściereczką. No szkoda, że po prostu gdzieś mi się zawieruszył. Dostałem właśnie od znajomego. Tu kiedyś mi dał jeszcze właśnie takie etui na garnitur. Też właśnie był producentem, produkował coś takiego. No i sprezentował mi, że fajnych, ciekawych mam przyjaciół, znajomych. Dobra, i chyba czas już teraz dodać dżem z porzeczki. No i oczywiście moje składniki, które postanowiłem tutaj przemyśleć. Mam nadzieję, że mama mi głowy za to nie urwie. Dobra. No, zaczyna. No, tak jak mama mówiła, jest to dosyć rzadkie ciasto. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, że nie będzie się nikt ze mnie śmiał. I właśnie tak jak mówiłem, że chcę troszeczkę zmodyfikować ten przepis mojej mamy, dodając żurawinkę, suszoną żurawinkę. To, co dodawałem do keksu, to tutaj wrzucę. Troszeczkę. Ona ma taki kwaskowaty smak, więc podkreśli, myślę, to ciasto i troszeczkę rodzynek. Ale nie za dużo. O, dobra. I teraz to wymieszamy. No to ciasto jest rzadkie, więc pewnie to wszystko osiądzie na dnie. Zobaczymy. Jak się zastanawiamy tu jeszcze nad makiem mielonym, czy by po prostu w kolejnej wersji nie dodać właśnie maku mielonego. Zobaczymy. Mam taki mielony mak suszony,
Też się nad tym mocno zastanawiam. Zobaczymy. Dobra. Więc teraz będziemy wlewać. Będę wlewał właściwie. No i tutaj miałem instruktaż Oreni, że taką łopatką fajnie się wyjmuje, nie hałasuje, ja bym to zrobił łyżką, już sięgałem po łyżkę, ale mówię nie, Renia coś takiego, mówię, ostatnio też wyrzucała ciasto z keksu, fajnie się to sprawdziło, raz zdecydowanymi ruchami, o, gdzie ja to położę, dobra, na razie tutaj, ok, i wlewamy ciasto, formy takiej keksowej, blaszki, lubię takie modyfikacje, no rzeczywiście sporo tego wyszło, takie modyfikacje, mieszać różne ciasta ze sobą i już tak się zastanawiałem, na moim kanale nie było Ureni, było na jej kanale była rolada jabłkowa, którą bardzo często robię i moje dzieci się zajadały swego czasu i właśnie tak myślę, zmiksować tą roladę, właściwie to zrobić na bazie tego ciasta mokowiec. Zrobić mokowiec, nie wiem czy mnie było widać, zrobić mokowiec i dodać troszeczkę właśnie tej masy jabłkowej, przełożyć. Może nie, może na samym cieście. Zobaczymy. Na razie to jest taka propozycja rozważania, głośno myślenie. Dobra, i teraz tak. Jakoś mi to nie wyszło. Dobra, nieważne. I teraz wstawiamy to do nagrzanego do 170 stopni piekarnika. 180, jeżeli macie bez termoobiegu, góra-dół. I tak około 40 kilku minut pieczemy, więc trzeba doglądać, zobaczyć jak to jest. Rozwala się. Jeszcze gorący, świeży. No i właśnie dobrnęliśmy do końca. O, tak to wygląda, kamera uchwyci, no jest soczysty, że tak powiem, a nie widać go, jest soczysty, no ale przede wszystkim jest jeszcze jest ciepły, ja już sobie pozwoliłem zjeść kawałek, muszę powiedzieć, że bardzo dobry, właśnie ciekawe jak będzie smakował na chłodno, gdy będzie już wystudzony. Wystygnie, no to wszystko jeszcze jest takie bardzo świeże. Chwilę temu wyjąłem z piekarnika. Także jak na pierwszy raz myślę, że nie jest najgorzej. Zobaczymy jak będzie jutro smakował. Szkoda, że nie ma Reni, bo ona by stestowała po swojemu, bo ja powiem szczerze, nie lubię sam oceniać swoich produktów, swoich rzeczy, które zrobiłem. które przyrządziłem. Wolę ktoś obiektywnie tak spojrzy z boku, spojrzy albo spróbuje i wyrazi swoje zdanie. Tak czy inaczej, na pewno Renia tego spróbuje ciasta, zamrożę, także będzie, Reniu, będzie na ciebie kawałek czy dwa tego ciasta czekały, także tu już się powoli zapełnia zamrażarka, więc będziesz miała sporo do testowania. Dobra, słuchajcie, no tak, dobrnęliśmy do końca, więc bardzo Wam wszystkim dziękuję jeszcze raz za i obejrzenie, i to podejście do mojej osoby. Tak jak mówiłem już wcześniej, no nie jestem tutaj żadnym autorytetem i jak widzieliście, jak mieszam keks, nie robiłem to profesjonalnie, to jest czysta motroszczyzna, a mimo tego wyszło ciasto. Także najważniejszym składnikiem w tym wszystkim myślę, że jest chyba serce. To, co się wkłada, taki niewidoczny, niewidzialny składnik, ale bardzo smakuje i bardzo fajnie się później takie rzeczy je. Także ja życzę Wam takiej pogody, sympatii, satysfakcji i wszystko, czego sobie tam chcecie życzyć. Dziękuję Wam, pozdrawiam Was serdecznie, życzę smacznego i do następnego razu.